Anna Wojda, witam po przerwie. To jest Rzecz o Prawie, a w niej mój kolejny gość, Radosław Baszuk, adwokat. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie mecenasie, porozmawiamy o tym, dlaczego zatrzymani nie dostają podczas przesłuchań adwokata, choć zobowiązuje nas do tego unijna dyrektywa. Może zacznijmy od tego, co powinien usłyszeć podejrzany, zanim policja albo prokurator zacznie go przesłuchiwać. W dostępnym dla niego języku, prostym i komunikatywnym, powinien otrzymać informację, że przysługuje mu prawo do skorzystania z pomocy adwokata, do rozmowy z adwokatem przed przesłuchaniem i do efektywnego udziału tego adwokata w czynności przesłuchania. To tak najprościej. A dlaczego, bo zdarza się tak, dlaczego w takim razie policjanci i prokuratorzy o tym nie informują? Państwo polskie nie dokonało w pełnym zakresie implementacji dyrektywy dotyczącej prawa do adwokata, dyrektywy z października 2013 roku. W związku z tym postanowienia tej dyrektywy nie stały się częścią polskiego porządku prawnego. Co nie znaczy, że obywatel polski w relacji do polskich władz nie może się na postanowienia dyrektywy powołać. Czyli można stosować ją bezpośrednio, rozumiem, mimo że nie została wdrożona. Obywatel może się na nią powołać wobec państwa. Państwo nie może się na nią powoływać wobec obywatela. Czyli rozumiem, że gdyby się zdarzyło tak, że będę przesłuchiwana, to mogę powiedzieć, że dyrektywa zobowiązuje Polskę do tego, żeby miała adwokata i w takim razie proszę o kontakt z adwokatem, tak? I w związku z tym organy państwa polskiego mają obowiązek zapewnić pani redaktor prawo do skorzystania z efektywnej pomocy prawnej adwokata. To w takim razie, panie mecenasie, proszę powiedzieć, kiedy mogę liczyć na adwokata w myśl obowiązujących obecnie przepisów? Jakby nie odwołujmy się teraz do dyrektywy, tylko do procedury karnej. Osoba, która jest podejrzanym w rozumieniu prawa polskiego, a zatem taka osoba, wobec której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutu popełnienia przestępstwa, ma prawo do udziału swojego obrońcy, adwokata w przesłuchaniu, jeżeli takiego adwokata ustanowiła. Czyli rozumiem, że musiałaby sobie najpierw... Bądź przyznano go danej osobie z urzędu. Ale ten adwokat faktycznie musi być obrońcą już, by miał prawo do udziału w przesłuchaniu. Temu prawu odpowiada obowiązek organów ścigania powiadomienia adwokata o miejscu i czynności. To teraz odwołam się na chwilę do tego wypadku, który miał miejsce z premier Beatą Szydło i do kierowcy Seicento, który przecież nie mógł mieć wcześniej adwokata, bo nie wiedział, że zdarzy się wypadek. Czy to nie jest jakiś absurd przypadkiem? Nie nazwałbym tego absurdem. To jest chyba... Pozwala mi na sformułowanie takiego poglądu własne doświadczenie i to, co słyszę od koleżanek, kolegów, adwokatów. To jest chyba powszechna praktyka, a mianowicie praktyka polegająca na zniechęcaniu osoby podejrzanej bądź podejrzanego, to nie jest to samo, do kontaktu z adwokatem bądź żądania udziału adwokata w czynności procesowej. Mówienie, to nie jest ci do niczego potrzebne. Mówienie, to tylko przedłuży czynności. Wszystko będzie dobrze. Ale dlaczego w takim razie policja i prokuratura zniechęca? Bo łatwiej wtedy uzyskać przyznanie się do winy? Chcę być dobrze zrozumiany. Mnie się wydaje, że to jest tendencja ogólnoświatowa. Myślę, że tak jest chyba wszędzie. Myślę, że taki jest sposób myślenia. Tak? Znaczy, krótko mówiąc, będzie mi, policjantowi, tak, łatwiej pracować, jeżeli w te czynności procesowe, które muszę przeprowadzić, nie zaangażuje się profesjonalista stojący przecież po stronie tegoż delikwenta, którego mam przesłuchać, czy wobec którego mam przeprowadzić inną czynność procesową. Ale to jest błędne myślenie. I to chcę bardzo wyraźnie podkreślić, ponieważ w moim przekonaniu obecność adwokata przy tego rodzaju czynności procesowej jest dla funkcjonariusza policji najlepszą gwarancją tego, iż nikt nie podniesie zarzutu, że czynność została przeprowadzona wadliwie, tendencyjnie, z naruszeniem interesów osoby podejrzanej bądź podejrzanej. A zdarza się, że takie zarzuty padają? Bardzo często. Bardzo często. Oczywiście w jakiejś mierze one są motywowane chęcią obstrukcji procesowej bądź chęcią odegrania się na funkcjonariuszach policji. Bywa jednak i tak, upoważnia mnie do takiego twierdzenia skala zjawiska, którą obserwuję, że istotnie owo zniechęcanie do udziału profesjonalnego obrońcy w czynności procesowej ma na celu
wypaczenie przebiegu tej czynności, bądź przeprowadzenie jej w kierunku korzystnym dla organów ścigania, w domyśle korzystnym dla oskarżonego, a nie korzystnym dla obywatela. A często zdarza się, że przesłuchiwani bez obecności adwokata przyznają się do winy tak dla świętego spokoju, bo już mają dosyć kolejnych pytań, często powtarzanych, tych samych pytań. Słyszałem o takich wypadkach. Proszę pamiętać o tym, że w naszym prawie funkcjonuje, i to nie jest zła wiadomość, czy też to nie jest złe rozwiązanie, funkcjonuje szereg elementów koncyliacyjnych pozwalających na, w cudzysłowie, dogadanie się. Tak? Dobrowolne poddanie się karze, wydanie wyroku skazującego bez rozprawy tego rodzaju instytucje. W prawie karnym skarbowym dobrowolne poddanie się odpowiedzialności. Ich jest całkiem sporo. To są dobre rozwiązania. Ale one też, biorąc pod uwagę aspekt statystyczny ścigania i wymierzania sprawiedliwości, powodują taką pokusę, by pójść na skróty i uzyskać tego rodzaju deklaracje od podejrzanego, także w sytuacjach, w których okoliczności tego popełnienia czynu nie są jednoznaczne, nie są oczywiste. W sytuacjach, w których nie ma powodów, by sięgać po te instrumenty prawa. I wtedy istotnie bardzo często mówi się, wszystko będzie dobrze, załatwimy to, nic się złego nie stanie, dostaniesz łagodny wyrok, po co ci obrońca, po co ci adwokat. A potem kończy się inaczej zupełnie. Bywa, że kończy się inaczej. Panie mecenasie, czy zdarza się, że przychodzi do pana klient, który właśnie już był przesłuchiwany na policji albo nawet w prokuraturze i prosi o pomoc? Tak. Najczęściej dotyczy to osób, które wchodzą w relacje, wchodzą w kontakt z organami ścigania po raz pierwszy, albo przynajmniej sytuacja ta nie jest dla nich sytuacją codzienną. Tak bym to nazwał. Te osoby reagują na kontakt z organami ścigania, co oczywiste, stresem, czasami strachem, czasami strachem jak najbardziej uzasadnionym, bo najlepiej same wiedzą, że być może jest coś, co zrobiły, a czego powinny się obawiać. I ta sytuacja bywa, że jest wykorzystywana przez organy ścigania, tak? Panie mecenasie, to jeszcze tak na koniec. To pewnie powinno być pytanie do doradcy podatkowego, ale myślę, że pan sobie też z nim poradzi, bo od 1 marca zmieniają się przepisy. Wchodzą w życie regulacje dotyczące reformy administracji skarbowej i tam znacznie zwiększono uprawnienia kontrolerów. Będą mogli przesłuchiwać praktycznie każdą osobę czynną w lokalu przedsiębiorstwa, tak się to nazywa. Czyli wychodzi na to, że jak się pojawią pracownicy fiskusa, to nawet jak spotkają sprzątaczkę, to będą mogli ją przesłuchać i też tu zostaje ograniczone prawo do wezwania pełnomocnika. Po co fiskusowi aż takie duże uprawnienia? Pytanie chyba nie powinno być skierowane do prawnika. Jako obywatel uważam, że ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej, bo tak chyba ta ustawa się nazywa, dokładnie, ma charakter opresyjny, albowiem tak naprawdę efektem działania tej ustawy ma być przysporzenie Skarbowi Państwa korzyści finansowych wynikających ze wzmożenia kontroli skarbowych. Ustawa bez wątpienia ma charakter opresyjny, ponieważ to nie jest kwestia tego, że kontroler może przesłuchać każdego, ale on może przesłuchać każdego w dniu, w którym poinformował przedsiębiorcę, że właśnie wszczyna się kontrola. No tak, bo tu jest jeszcze kwestia prezesów, których nie będzie się uprzedzać z 7-dniowym wyprzedzeniem o tym, tylko na chwilę przed przesłuchaniem. Jako osoba kontrolowana, jako przepraszam za sformułowanie, przedmiot kontroli. No tak? Pan też prowadzi działalność gospodarczą, więc będę na nią nieprzygotowany. Nieprzygotowany w dobrym rozumieniu tego słowa. Przecież ja mógłbym chociażby przygotować się w ten sposób, by przemyśleć argumenty na odparcie twierdzeń kontrolera. Tak? Mógłbym, no co jest nadzwyczaj istotne w tej sytuacji, biorąc pod uwagę skomplikowaną materię prawa podatkowego czy prawa celnego, skontaktować się z profesjonalnym pełnomocnikiem, doradcą podatkowym, adwokatem bądź radcą prawnym specjalizującym się w tych sprawach. Ustawa stawia mnie w zdecydowanie gorszej sytuacji niż kontrolera działającego w imieniu państwa. Stwarza na wstępie znaczącą przewagę. To nie jest dobre rozwiązanie. Panie mecenasie, ostatnie pytanie. Czy to, że nie wdrożyliśmy tej unijnej dyrektywy dotyczącej dostępu do adwokata, może mieć dla państwa polskiego jakieś konsekwencje? Może. Otóż za jakiś czas, jak przypuszczam, ponieważ prawo
działa w czasie. To nie są rzeczy, które dzieją się natychmiast. Z dnia na dzień. W polskim porządku prawnym zacznie się kwestionować określone czynności procesowe, na przykład wartość dowodową przesłuchań przeprowadzonych po listopadzie 2016 roku bez udziału adwokata, przy jednoczesnym braku wyraźnego zrzeczenia się przez osobę podejrzaną, podejrzanego takiego prawa. Pojawi się zatem pytanie przed sądami polskimi o walor dowodowy takich protokołów. Oczywiście prokuratura prawdopodobnie, mogę tak przypuszczać, będzie twierdziła, że nie sposób jest oceniać waloru dowodowego tych protokołów, bo mamy od pewnego czasu w kodeksie postępowania karnego przepis artykułu 168a, który mówi, że generalnie rzecz biorąc kwestia procesowej poprawności czynności nie ma żadnego znaczenia dla oceny dowodu. Ale proszę zwrócić uwagę, że my mówimy tutaj o relacji prawa wspólnotowego do ustawy w postaci kodeksu postępowania karnego. Mamy reguły konstytucyjne, które mówią, że w takim wypadku regulacja prawa wspólnotowego ma pierwszeństwo przed ustawą. Co potem? Sądy będą musiały te kwestie rozstrzygać. Mhm. Rozstrzygną ją tak bądź inaczej. Sprawa znajdzie się bądź w Strasburgu, bądź w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości. Zapadać będą jakieś rozstrzygnięcia. Ale mówimy o perspektywie wielu lat. No tak, na to pewnie zaczekamy jeszcze wiele lat. Dziś serdecznie dziękuję za rozmowę, a Państwa zapraszam po przerwie.